Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, w którym chciałbym Wam zdać relację z pewnej rozgrywki, która miała miejsce jeszcze w zeszłym roku, pod sam jego koniec. Jak zapewne pamiętacie, odwiedził mnie Michał Leliwa i 2 grudnia udało nam się rozegrać partyjkę w Commands and Colors Napoleonics Epic, w scenariusz Austerlitz. Taka rocznicowa rozgrywka, w związku z tym dzisiaj w troszeczkę taki pół żartobliwej, pół poważnej formie chciałbym Wam raport z tej rozgrywki zaprezentować. Tak więc zapraszam do oglądania i tyle. Kutuzow, czyli raport generała. Wasze Wieliciestwo na wstępie spieszę donieść, że mikry uzurpator w Czech granice wszedł. I muszę tutaj o tym fakcie wspomnieć, choć jaśnie pan dokładnie o nim wie. 2 grudnia, gdy się obudził ranek i słońce wstało poza horyzontu grzbiet, to oczom naszym, choć mocno zaspane, francuski hord ukazał szereg się. Lecz nie daliśmy karłowi się zaskoczyć i ustawiono nasze wojska zgodnie z tym, coś oświecony carze wykonać polecił, i tak miedziarsko poszli w krwawy zmagań dym. Uzurpatora pierwszym celem Winohrady niespodziewanie dla nas wszystkich stały się, a tam Kolowrat z całą masą swej piechoty wybitnie czynił, by plan nasz nie wziął w łeb. I choć przewagę tutaj wielką uzurpator miał, ten cwany austriacki list dał radę przyjąć go, ale ten niby cesarz wciąż oddziały pchał i nagle pękło w centrum kruche status quo. Znając się, to nic już nie trafi. Mogę to do mnie rzucić? Masz rzuć. Może to będzie lepiej niż my. Jedź w cholerę z takimi rzutami. Raz. Dwa. Dobra, to Austriacy wychodzą tutaj. Lecz oto tak, Konstanty, a za nim gwardia w huku, jazda Liechtensteina, która wtóruje jej. Więc stare Winohrady znowu mamy w ruchu i Blażowice prawie, tu szczęścia jednak mniej. I teraz tam będzie jedna walka na winnicę. 3 kości, tak? Bo że masz tam coś przykrego dla mnie. Nie. Jak zwykle. No, 2 karty zostały. Nie, zupełnie osobiście. Nie miałem kart, które dawał. Dobra, czyli lekka, próbuję tą lekką piechotę wyprzeć. Poczekaj, ja formuję czworobo. A, czworoboczek. A jednak. A jednak! To ci nie będę mógł zaatakować. Bo -1 jest do... Ani ty mnie, bo na wzgórzach jestem. No, to tylko w czworoboku będziesz stawić. Mam drugą jednostkę, która ci... No wiem, tego właśnie się zawsze mogę odjechać, próbować. Co ty myślisz? Poczekaj. Przetasuj tam sobie. Ja nie widziałem to tam bez znaczenia, które... Dobra, to ułożę. O, dobra, sobie jaka... Dobrze trafiłem, tak? Bo tutaj ty nie rzucasz, bo jestem na wzgórzach, a ja nie rzucam, bo jesteś w sadzie. This one. Dobra, no niech się dzieje, no kurde. No. Przecież będziemy tu cały czas grali jak Skrzynecki. No kto jak gra jak Skrzynecki, ten gra. No ja nie mam do... No tutaj zdecydowanie. I to wszystko. Oni... Na 9 kościach 8 trafił. No ale wcześniej miałem takie rzuty, że płakać się chciało. Musiało wreszcie to prawdopodobieństwo przyjść.
No panie, no to w ogóle jest, o czym tu jest mowa. Dokładaj sobie sztandar zwycięstwa. Oddział, żeby ci tam nie zlało. Po całość. Muszę tu jednak wspomnieć o gorszącej scenie, co miała miejsce na lewym skrzydle wojsk. Kienmajer stał tam jak słup wkopany w ziemię, za nic mając gońców posyłanych do niej. To ta kletka tutaj na wzgórza. Popatrz, popatrz. Trzeba tam wreszcie porządek zrobić. Langeren krzyczał zdrajca, do kogo trudno rzec. Nic zrobić więcej nie mógł, taki tam jego los. Ciężko więc tamten sojusz z Austriakami wlec. Oni się tylko martwią o bandziuk swój i trzos. No to wypadałabym jedną kością, bym strzelał. Tak, do tych, do liniowej czy do tej lekkiej? Do tej. Katos, co ona mi może zrobić? Możecie ostrzelać dwoma. A ta trzema. No ta trzema, tak. I oby tak zostało. No dobrze. Super. Powinniśmy notować. Będzie, ja sobie otworzę później z filmu, spiszę sobie procent trafień. A tak a propos po naszej stronie prawej, ten owłosiony muraczy, jak on się tam zwie, na trunki tak pospieszył w oberży cholubickiej, lecz w szarży tej wytracił najlepsze wojska swe. Kawaler Gardek. Kogo? Kawaler Gardek. No to równocześnie. Mhm. Przynajmniej na tyle dobrze. Dla mnie. 5, a ty 7? Nie, chyba nie aż tyle, co ty. 7 rzeczywiście, jedna kostka, on 7. Porzucaj pierwszy, że tak razem policzymy. Masz 7. Tylko 1. Ucieczkę. Czy możesz sprawdzić wodza? Ucieczkę, to i tak równocześnie to nie będziemy brać. Żyje. Siedem. Moim zdaniem, że to 7 piechot wyrzucę. Dzisiejsze moje szczęście. Albo 7 artylerii na przykład. No widzisz, 4 piechoty. Mówiłem, no. 2 i ucieczka. Nie ścigam pod tego. Kanister. No to tak czekałem, żeby to już tak wreszcie... Trzema, czy czterema? Czterema. No, one additional melee. To są dwie zielone. Czyli mi strzela... A nie, dobrałem czterema. No to na to cztery. A, to teraz dopiero. No dobra. Cztery na tego, tak? Znowu będzie. 10. 10 tych plan. 4. 3 plus 1 za barwę. 2 plus plan. Czyli bez ataku. Przynajmniej. Słusznie. Bagratem przykro mówić też nie dokazywał. Choć nadal walczyć chce, to muszę stwierdzić to, że drań w kruch przez całą bitwę siedział, choć Kellerman i Lanie napierali go. Dobra, niech będzie szarża lekkiej brygady. Nie pomógł tu kirasier, łby pałaszem siekąc. Stracone już winnice i Francuz zajął je. Miłodarowicz też ustąpić wtedy musiał, na pastwę barbarzyńców wydając wieś pracę. Tyle krwi, że trudno to sobie wyobrazić. Wzniesione ręce z głów, powyrywany kłak. Konstanty jednak winohrady pozostawił, bo wielki wojska po ataku odczuł brak. Raz, dwa, do trafienia, ucieczka. Ucieczka. Chociaż może... A to gwardia. To trzema odpowiada, prawda? Poszczerbić jeszcze przed śmiercią. Co najwyżej. Jeżeli oczywiście piechot trzech nie rzuca, jak zawsze. No tylko
dwie. I teraz... pięcioma, tak? To gwardia. Nie, to jest niesprawiedliwe, ja tak nie gram. No to... Koniec, no. Dobra, dzięki. Dobrze, no. To niesprawiedliwe. Rzucałeś dzisiaj po prostu nawiedzonych. Mróz, żołnierze zbici i sojusz niepewny. Nie może kompan rzucać słowa swe na wiatr. Choć wojny wszelkie to nasz chleb powszedni, umierać w imię Austrii zupełnie nam nie w czas. Dlatego radzę, nim ładzi każe uszyki, wycofać się na Węgry, to najlepszy plan. O ile Karol jeszcze chce armat muzyki, Franciszek zaś nie schowa pod sukniami dam. Więc nada się wycofać, ostatnie to zostało. Szczególnie, że Konstanty o carze w boju padł. I nie pociesza wcale, że za to jego ciało zapłacił głową ten rabuś zbój Wandam. Zabrałeś mi force march, pomyślałem, że przechwycę ten force march i przynajmniej te cztery tam jednostki pchnę tą masą, żeby tam już coś zrobić. Mówię, ostrzelasz dwie, ale się może przerwę tą masą dalej za tą rzekę. Ale zabrałeś tą kartę i nic, no nic, nic się nie dało zrobić. A tam jest jedyna szansa, tak naprawdę widzę, dla aliantów sprzymierzonych, bo inaczej się tutaj nie dało. Nie utrzymasz się, nie masz szans. Jeszcze na początku miałeś te świetne karty na infantry, piechota pierwsza i... Dwa razy. No tak. A straty, cóż, tu nie ma co rachować wiele. Armaty bloczków naszych trzy i wrażeń dwa. Dowódcy martwi to już teraz przyjaciele. I tylko winni szkoda spalonych do cna. Na koniach 17 szlachetnych nam padło. Przy ubitych Francuzach 11 aż. 52 pieszych do 38. Jak widzisz, jaśnie panie, to wcale nie blamasz. Ogólny więc bilans Francuza wygrana, lecz chwała, bo punktów 13 wzięlimy. By srogi rewanż wziąć na Karła oddziałach, wyprawim za kilka lat armię swe pod Lipsk. Dobrze, fajnie, fajnie. Tylko tutaj wszystko, całe moje gros sił stało po prostu. Tak, i wyłączyłem. Nie no, dramat. Myślałem, że coś się da podepchnąć, że tam wiesz, ile, po ile bloczków straciliśmy? No nie liczę. Możemy taką statystykę, możemy to wyrzucić. Tylko bloczki po prostu pojedyncze. Dobrze, zaraz zobaczymy. I jako, że jest to nasz pierwszy program w nowym roku, chciałbym wszystkim życzyć tylko i wyłącznie dobrych rzutów kośćmi, ale również jak najbardziej, jak najwięcej zdrowia, bo bez tego realizacja naszego hobby będzie po prostu niemożliwa. Także zdrówka, jeszcze raz zdrówka, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku, który mam nadzieję już niebawem.